Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, przeciąg Factorio, leniwy skurczy byk. Dobra, myślę, że dzisiaj już skończymy tą rakietę, idzie tak jak wspomniałem całkiem sprawnie, 42. Dobra, nie było zbyt dużo komentarzy, ale tak, popiesku prosił o pokazanie miotacza płomieni, co raczej nam się uda teraz zrobić. Ponadto Kasper Wojaczek wspomniał o tym, że miotacze płomieni nie wymagają wszystkich trzech rzeczy, tylko jedną z trzech, więc albo naftę, albo mazut, albo ropę. I wspomniał, że najłatwiej transportować naftę, więc chyba się z nim zgodzę. Więc dobra, to zrobimy sobie dzisiaj. Kacper Wojaczek też poprosił o pokazanie bomby atomowej. No niestety przed rakietą raczej nie uda nam się tego zrobić, ponieważ ona wymaga 5000 jednostek pakietów. Więc musielibyśmy zatrzymać produkcję części i na długi czas produkować naukę, żeby to dobić. Więc ewentualnie mogę zrobić jeszcze jeden odcinek po wystrzeleniu rakiety, w którym będziemy pokazywać takie rzeczy. Ale dobra, na razie weźmy sobie, zróbmy te miotacze płomieni. Pierwsze, co musimy zrobić, to zrobić sobie butelkowanie. Wiecie co, to mi się podoba fajniej to określenie niż beczkowanie. Więc musimy sobie zrobić butelkowanie nafty. Potrzebujemy do tego paru rzeczy. Pierwsze nafty. Po drugie potrzebujemy fabryki oraz systemu logistycznego. Więc tak. Zróbmy sobie parę butelek. Pustych. 36 powinno starczyć. Po drugie chcemy tutaj postawić gdzieś, powiedzmy tutaj, osobną fabrykę, która będzie nam butelkować. I ty będziesz produkować napełnij beczkę z nafta. Musimy doprowadzić do niej rurę z naftą. I teraz musimy do niej doprowadzić skrzynkę zaopatrującą oraz skrzynkę żądającą. I tak. A będziesz wkładać, stąd będziesz wyjmować. Ty będziesz sobie zamawiać, powiedzmy, dobra, to ograniczy. Chwila. Jeszcze to musimy połączyć z tym, żeby lepiej to działało. Czy wiecie co? Jak ograniczymy do jednego staka, to powinno być ok. Dobra. I ty będziesz sobie zamawiać 10 pustych beczek i będziesz produkować beczki pełne oraz będziesz je wkładać tutaj. Dobra. Wyjmijmy to i sobie wstawmy te 10. Wszystkie się zbudowały? A tak, bo jeden stack się zrobił. Dobra. I będą sobie tutaj leżeć. Dobra, i to będzie nasze zaopatrzenie w naftę. Teraz musimy sobie zrobić już tylko... Czekaj, czy sprzątnąłem tamtą fabrykę? Czy została? Sprzątnąłem, dobra. Teraz musimy sobie zrobić parę miotaczy płomieni. Przy okazji, jak tam nasza rakieta? Czy możemy to jakoś sprawdzić? Nie możemy sprawdzić. Ale dobra. Zróbmy sobie parę miotaczy płomieni. Z tego co patrzyłem, to chyba one sporo rzeczy wymagają. Więc tak. Stacjonarny miotacz ognia. 5 silników. Dobra. Sporo rur. Sporo trybików i dużo stali. Dobra. Muszę dziabnąć więcej trybików i więcej stali. Przy okazji tutaj znowu mi się nazbierało niepotrzebne trochę rzeczy. Dobra. I tak, stal. Jak się długo produkują, 20 sekund. Dobra, zrobimy sobie parę. I myślę, że sobie postawimy je gdzieś tutaj. I zrobimy sobie testowy atak. Pójdę, ściągnę jakąś falę tutaj obcych i sobie zobaczymy, jak to będzie działać. Przy okazji jesteśmy atakowani tutaj.
Ale bez problemu. Bo tutaj postawili sobie nowe. Tak, to wygląda na nową bazę. Ale dobra, chyba nie powinno być z nimi tutaj większych problemów. Dobra, powiedzmy, że 4 sapie zrobimy. I jedziemy. Jak tam produkcja rakiety? Zajmijmy sobie szybko. Przy okazji, silos rakietowy ma bardzo fajne oświetlenie w nocy. Zdejmę sobie noktowizor. Byście mogli podziwiać, jak to fajnie wygląda. Jak tam 51%, ok. Idzie sprawnie. Dobra, i tak, musimy przeciągnąć sobie sieć logistyczną na dół. Możemy tutaj, powiedzmy, postawić. Potem gdzieś tutaj. Dobra. Potem gdzieś tutaj. No i dobra, jeszcze tutaj musimy doprowadzić, żeby nasze roboty mogły zaopatrywać w naftę. Dobra, tutaj. A przy okazji jakiś atak idzie. No i dobra. Myślę, że tutaj będzie ok. Dobra. W okazji pewnie przyleci tutaj zaraz parę robotów i ponaprawia to wszystko. A my w tym czasie zróbmy sobie nasze miotacze płomieni. Wiecie co, porównamy sobie może zasięg miotacza płomieni z działkiem laserowym. Jak widać, jest troszkę większy, ale on strzela tylko w jednym kierunku. Więc to trzeba mieć na uwadze, kiedy się je stawia. Ok. W takim razie postawmy sobie może tak. Tutaj jeden. Tutaj jeden. Albo tutaj może sobie dwa postawimy, żeby wspomagały te działa tutaj. Tutaj jeden. Powiedzmy tutaj jeden sobie postawimy. Dobra. Teraz musimy dostarczyć tutaj naftę. OK. Wygląda na to, że po prostu tutaj wystawiamy sobie rurę i ją łączymy. Zaraz sobie to zrobimy. OK. Dobra. Tu, tu i tu. I tutaj zrobimy sobie fabrykę, która będzie nam zaopatrywać naftę. W naftę. OK. Tak, to będzie produkowało opróżnik beczką z nafta. Będzie wstawiało tutaj do systemu. I będzie sobie... A właśnie jak tam droga. Bo one robociki będą tędy latać mniej więcej. Więc chyba nie powinno być problemu, że będą zahaczać od jakichś obcych czy coś. Dobra. Jedziemy sobie z systemem logistycznym. Tak samo ty będziesz już stawiać to. Będziesz zamawiać 10 naft w beczce i będziesz potem puste beczki tutaj zostawiać, żeby potem one mogły wrócić tam do, na górę i być, zostać napełnione. OK. No i dobra, już chyba roboty lecą. Będzie całkiem spora dla nich droga, ale nie powinno być problemów. I nie będę tego stawiał tutaj żadnego zbiornika, ponieważ sama fabryka oraz rury mają, tak, jeszcze same działka mają jakieś wbudowane zbiorniki. Więc myślę, że to powinno wystarczyć na nasze potrzeby i nie będę tutaj żadnych dodatkowych zbiorników stawiał. Dobra.
To już lecą nasze beczki. Tak, powoli robociki muszą się poładować w po drodze parę razy. No i dobra. Produkujemy naftę. Działka się ładują. Modyfikator obrażenia cieczy 110%. Ciekawe, czy to możemy zwiększyć, dodając dodatkowe. Chociaż wątpię. Bo mamy tylko jedną rurę wchodzącą. No i dobra. Teraz zobaczymy, jak to działa. Chodźcie, koledzy. Weźcie kolegów. I ognia. Jak widzicie, działa bardzo skutecznie. Poza tym, że wszystko, co dotknie się płomienia, prawie natychmiast dycha, to jeszcze zostają płomienie na ziemi, które dodatkowo ranią wszystko, co próbuje jeszcze podejść. Tak. Możemy tutaj parę pożarów spowodować przez przypadek. Ale cóż, dobra. Zostawimy sobie jeszcze tutaj trochę muru. Powiedzmy w ten sposób. No i dobra. Tak, sama fabryka ma 900 magazynu nafty, więc sama fabryka już nam wystarczy za magazyn. No i dobra. Tutaj już raczej w takim razie nie przejdą. Okej. Dobra, wróćmy do bazy. Zobaczmy, jak tam konstrukcja. Okej, gdzieś nas atakują tutaj. Dobra, przydałby nam się tam kolejny. Radar. Żeby wiedzieć, co się tutaj będzie dziać. Dobra. Okej, tutaj się chyba zbudowali. Tutaj chyba nie było tego osiedliska. Ale dobra, niech sobie będą. Raczej nie przejdą przez naszą obronę laserową, więc nie przeszkadza mi to. Dobra, wróćmy sobie do bazy. Chcę zrobić jeszcze jedną rzecz, o której przez dłuższy czas zapomniałem. Mianowicie chcę sobie zautomatyzować wstawianie zestawów naprawczych do. Wow! Okej, okay, mało mnie przejechała. Jest również achievement za bycie rozjechanym własną ciuchcią. Co mi się na szczęście jeszcze nie udało nigdy, ale ponoć to jest bardzo powszechna tradycja w Factorio. Ok, 64%. Dobra, idziemy do przodu. Więc zobaczmy, gdzie mam produkcję pakietów naprawczych. Chyba gdzieś na górze. Tutaj. Dobra. Gdzie jest najbliższy roboport? Powiedzmy, że tutaj będziemy wstawiać. Dobra. Zrobimy sobie również to skrzynię żądającą. Tak jest najprościej. My sobie tutaj poprosimy o cały stack pakietów naprawczych. I po prostu będziemy go ładować do sieci. No i dobra. Może się to przydać, wziąwszy pod uwagę, że tutaj sporo pakietów naprawczych będzie teraz na dół jechała, żeby naprawiać przynajmniej tą część obrony. Pobudować jeszcze dodatkowe sieci, żeby tutaj również ogarnęły, ale dobra. Jest ok. Zużyjemy pewnie cały zapas, ponieważ Roboport ma bardzo duży zapas, może zmagazynować, ale spoko. Nie ma w tym problemu żadnego.
No i dobra, co możemy w takim jeszcze razie zrobić? Możemy sobie zrobić fabrykę, ulepszoną fabrykę assemblerów, czy ma on automatów montażowych 3. Czuwalibyśmy do tego modułów prędkości oraz fabryk. No i w sumie chyba nie ma miejsca, żeby gdzieś ją zmieścić. Może w sumie wrzucę ją gdzieś tam na dół. Okej, dobra, czemu by nie? A właśnie, czy to wymaga? Nie, może być produkowane przez niebieski. Okej, dobra. Więc tak, chcesz produkować to. I potrzebujesz paru rzeczy. Właśnie, jak długo one się produkują? Bardzo szybko. Więc troszkę to będzie dużo robocików latało, ale dobra. Ciach, ciach. I tak, chcemy sobie zamawiać. Okej, dobra, czy mamy... To jest skrzynka żądająca. Czy mamy zapas? No na to, że mamy zapas. Więc możemy to uruchomić bez problemu. Nie chciałbym, żeby to teraz spowalniało naszą produkcję części rakietowych. Dobra. Zażądaj sobie tego oraz zażądaj sobie... Gdzie one są? Tego. Okej. Jeszcze tutaj ograniczmy do jednego staka. Żeby za dużo nam się nie robiło. No i dobra. Jak tam rakieta? 71%. Dobra, jeszcze tylko 30. Co możemy sobie jeszcze porobić? Się buduje, tak. Zobaczmy. Możemy sobie dostawić parę tych. Tutaj mnie aż zaatakowali. Okej, ciekawe. Tutaj musieli się prześlizgnąć, dlatego. Dobra, gdzie my ogarniemy tą sytuację? W takim razie jest tu gdzieś jakiś czołg. Wygląda na to, że nie ma. Dobra. Możemy sobie tutaj postawić... jakąś wieżyczkę obronną przy bazie. Na wszelki wypadek, gdyby znowu miało się coś takiego wydarzyć. Szkaz, jest też coś takiego jeszcze jak stacjonarny miotacz płomieni. Miotacz ognia. Wygląda to, że mamy wszystkie rzeczy do zrobienia go sobie, więc zrobię sobie jeden. Miotacz ognia wymaga tak. Trybiki oraz stali. Więcej stali. A, i oczywiście prądu. No. Nie jest on aż tak fajny jak mobilny miotacz ognia. Znaczy stacjonarny. Ale również daje popalić obcym. Okej. Stawmy go sobie. Gdzie on był? Okej, dobra, wszedł już tam. Mam akurat trochę napalmu. Pokazywałem już też we wcześniejszych odcinkach, jak wygląda miotacz płomieni w czołgu. Również jest bardzo fajny. Ten mobilny nie jest też tak fajny, ale... Okej. Chyba dobrze nadaje się na budynki, z tego co pamiętam. Zobaczymy, jak będzie zjadać. No nie bardzo. Może potrzebuje jakiś upgrade'u. Wygląda na to, że nad ze średnimi czerwami ma problem. No i dobra. A tutaj jesteśmy atakowani. Okej, spoko. Jak widzicie, kamienne mury działają. Same wchłonęły większość obrażeń.
No w sumie tak bardzo nie były już uszkodzone. Okej, tutaj również jakaś kolejna grupa wypadowa się zbiera. Może to na razie zostawię, jak tutaj postawiliśmy już sobie obronę, to i tak nie przejdą. Dobra, wiecie co, będę teraz czekał w sumie przy silosie rakietowym. Ponieważ silos bardzo fajny alarm ma, kiedy już zaczyna się robić rakieta. Więc nie chciałbym przegapić tego alarmu. A możemy parę rzeczy jeszcze porobić zdalnie. Dobra. Czy mam roboporty? Tak, mam moje roboporty. Zostawimy sobie tutaj, myślę, dodatkowe. Żeby obejmowały naszą linię obronną. Okej, szkoda, że to nie pokazuje zasięgu budujących się roboportów, ale okej. Ma być okej. Dobra, zobaczymy jak się pobudują. W międzyczasie, wiecie co, może zacznijmy sobie zbierać również rzeczy na satelitę. Aż to będzie wymagało dużo rzeczy. Dobra, tak. Pierwsze myślę, że zrobię sobie tutaj skrzynkę i wywalę dużo rzeczy, których nie będę potrzebował póki co. Okej. Dobra. Jeszcze działko maszynowe to w ogóle mogę wyrzucić. I zobaczmy to. Dobra, będę potrzebował po prostu troszkę miejsca. I tak. Pierwsze potrzebujemy 100 struktury niskiej gęstości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Potrzebujemy jeszcze 50 paliwa rakietowego. Raz, dwa. Wolniej się produkuje, więc może zaraćmy na to. Miałem tu jeszcze jakąś fabrykę? Chemiczną? Chyba nie. Czy mamy problem z naftą? Chyba nie. Okej, sporo zużywamy, ale jednak jest jeszcze sporo. Dobra. Fabryka chemiczna. Zakład chemiczny. Tak, potrzebuję wszystkich tych rzeczy, które przed chwilą wywaliłem. Chodź tu i chodź ty. Chodźcie tutaj. I dobra. Czego jeszcze potrzebujemy? Akumulatorów, ognisk słonecznych, radarów mam. Dobra, zaraz sobie dziobniemy te pozostałe rzeczy. Tutaj sobie dostawimy dodatkową fabrykę, żeby nadążała z zapotrzebowaniem. Tak. Dobra i... Dobra, dziobnijmy sobie te rzeczy pozostałe. Dobra, 84%. Tak, powinniśmy zdążyć. Akumulatory produkujemy sobie gdzieś tutaj. Raz, 100 akumulatorów.
100 ogniw słonecznych. Jeszcze układy procesorowe i paliwo rakietowe. Dobra. Układy procesorowe i paliwo. Mam nadzieję, że teraz nadgoni. Z jakiegoś powodu chyba po prostu nie produkowaliśmy wystarczająco paliwa stałego, żeby produkować paliwo rakietowe. A, ta fabryka nie była aktywna, okej, to wszystko tłumaczy. Aha, teraz powinno już wszystko być działać okej. Wymagacie zestawów naprawczych. Okej, czy to nie jesteście połączeni tutaj? Okej, dobra, już przyleciało i naprawiło wszystko. Prawie. No. Z takimi obronami, z robotami naprawczymi, póki co nie mają szans. Jak to mówią po angielsku? Kąsacze. Żeby się przebić tutaj. Czy co może... Stawcie tutaj również radar. Żebym widział więcej, co tu się dzieje. A, tak, zobaczcie, pożary były spowodowane miotaczami ognia. Widzimy sporo spalonych drzew. Dobra. Potrzebuję jeszcze 30 paliw. Więc jeżeli nie zdążą z przed wystar tak, nie zdążymy z przed wystartowaniem rakiety, to potem odłączę, żeby nie szły do rakiety i żeby tutaj się magazynowały. No, póki co czekamy. Żeby patrzeć sobie jeszcze, jak działa nasza fabryka ładnie. Różne tu rzeczy się dzieją. No właśnie, ten pociąg odjechał. Znaczy, że tak, że zużywamy nasz zapas ropy naftowej. Okej, to fajnie. Nafta się nam również już kończy. Ale dobra. Nie to, nie to, nie to. Dobra. Teraz jak już nam spadło poniżej 5000, to nafta nie będzie szła do krakingu na gazol, przez co będziemy mieli większy zapas nafty i mniejszy zapas gazolu i więcej będą pracować rafinerie. No, widzimy, chyba nad wszystkie pracują obecnie. Więc powinno się to wszystko wyrównywać jakoś, mam nadzieję. Okej, 91%. I mamy trochę zapasu paliwa. Obcy też się za bardzo nie panoszą. Tutaj przygotowują się do małego ataku. Myślałem, że więcej będzie zanieczyszczenia spowodowanego tymi kopalniami. Jest duże tutaj zanieczyszczenie, ale generalnie aż tak bardzo się nie rozpanoszyło. Bardzo mnie dziwi, że... Patrzmy sobie, jak tutaj... Tak. Miotacze płomieni dają radę. Myślałem, że tutaj bardzo się rozprzestrzeni to zanieczyszczenie, ponieważ tutaj nie ma... A nie, w sumie tutaj też są drzewa, więc troszkę wchłaniają. Ale myślałem, że jak tutaj rozpoczniemy takie silne wydobycie, to cała pustynia będzie pełna zanieczyszczenia, ale nie. Jakoś to działa. Ta. Z tymi miotaczami płomieni nawet nie zdążają dojść do murów. Możemy sobie postawić tutaj trochę więcej murów, żeby ładniej to wyglądało. Okej. 92%. Dobra, możemy sobie dziabnąć ten stack. Tak, jest wystarczająco dużo zapasu już tutaj.
Dobra, nasza baza żelaza również ładnie działa. Kopalnie miedzi się kończą. Okej. Jak ta kopalnia? Ta również jeszcze trochę ma. Więc w sumie mógłbym podczepić również tą kopalnię. Również pasy po prostu tutaj przeciągnąć. Chyba najprościej by było. Ma, również ma sporo. I byśmy trochę mniej zużywali tutaj. Ale dobra. Czekam. Czekam aż rakieta się kompletnie zbuduje. No i moja fabryka działa starczą, tak, zadziwiająco sprawnie. Myślałem, że jak podłączę tak, 5 rzeczy robiących części do fabryki, to zaczną być jakieś problemy z rzeczami czy ze składnikami. Przynajmniej w mojej pierwszej fabryce miałem. Ale generalnie pierwszą fabrykę budowałem jeszcze na patchu 14. W patchu 14 generalnie dużo mniej się wymagało. Przejście gry wymagało dużo mniej surowców. W patchu 15 doszły pakiety produkcyjne, doszły zaawansowane pakiety naukowe, czyli te żółte. Doszły również wojskowe pakiety naukowe. I wszystko, wspólną cechą wszystkich tych pakietów jest to, że wymagają masę podstawowych surowców, czyli żelaza, miedzi oraz więcej plastiku. Więc żeby przejść grę w patchu 15, musimy dużo większą fabrykę zbudować niż to było w patchu 14. Jak właśnie przechodziłem grę w patchu 14, jak zbudowałem fabrykę, mniej więcej też produkowała około 5 było automatów montażowych części, to potem dużo mi brakowało surowców w całej fabryce na ich produkcję. No ale w tej nie ma większego problemu. Generalnie nie zamierzam jakoś dużo bardziej rozbudowywać tej fabryki i grać dużo więcej po ukończeniu rakiety, ponieważ okej, dobra, niedługo już będzie. Ponieważ ogranicza nas sporo mapa. Mianowicie ilość obcych na mapie oraz to, że się rozprzestrzeniają ciągle. O, patrzcie, tutaj znowu się pobudowali. A raz już ich tutaj przeganiałem. Znowu będą mi atakować tutaj non-stop rzeczy. Tak. A bardzo nas ogranicza, jeżeli chodzi o to, jak bardzo możemy rozbudować tą bazę. Może nie tyle ogranicza, ale spowoduje, że powoduje po prostu, że dużo więcej wysiłku jest. Wymaga zdobywania nowych terenów, nowych surowców i generalnie rozbudowa bazy. A można to troszkę mniejszym wysiłkiem osiągnąć, jakby się grało na tej mapie, której wspominałem, Rail World. Za tym, że ona spawni mniej obcych, powoduje, że obcy w ogóle się już nie rozprzestrzeniają, tylko tam gdzie mają siedliska, to tam się trzymają. Nie budują żadnych nowych siedlisk. A poza tym zasoby na mapie są rzadsze, ale za to dużo bardziej zasobne, co właśnie wspiera budowanie kolei. I tak, jeżeli chciałbym budować jakąś większą bazę, to wolałbym właśnie na takiej mapie się bawić. Myślę, że... O, słuchajcie. Rakieta startuje. Dobra, czas nadszedł. Czego jeszcze brakuje nam? Trochę paliwa rakietowego, ale tutaj mamy zapas. Więc dobra, to będzie nasz ostatni przedmiot, który zbudujemy w ręce. Satelita. Ciach. I mamy 111 na 111. To było kompletnie zaplanowane, wyliczone wszystko, więc idealnie. Tyle, ile potrzebowaliśmy, tyle gra nam pozwoliła. Dobra, wsadźmy satelitę. Przy okazji możemy tutaj również wsadzić rybę. Ale nie wsadzajcie ryby do rakiety. W kosmosie nie ma ryb. Będzie jej smutno. Nie róbcie tego. Wsadźmy satelitę. I jedziemy. Wystrzel. Dobra.
Ui! Leci, jej! Dobra, jest osiągnięcie Luni i wyskoczy byk. Zaledwie 34 godziny i 20 minut. Ładnie. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Zabite jednostki, mały kąsacz, bla bla bla, drzewo, mały czerw, duży czerw, ryba jeden, duży słup elektryczny jeden, średni, tak, zabijałem takie rzeczy. Okej, okay, dobra. Było tyle, jeżeli chodzi o leniwego skorczybyka. Możemy już sobie to odpiąć. Przy okazji mogę wam pokazać jeszcze inne osiągnięcia, jakie tutaj są. Albo osiągnięcia. Część z nich już po... w pierwszej mojej grze osiągnąłem, między innymi na przykład zainstaluj więcej maszyn za pomocą robotów niż ręcznie. Mamy też na przykład osiągnięcie na to, żeby... gdzie to jest? O, Solaris. Żeby produkować energię słoneczną. To nie wiem, za co jest. Kompletnie nie wiem. Mamy też takie osiągnięcie, żeby nie produkować nic za pomocą silników parowych, ale nie wiem, gdzie ono jest. I generalnie są jeszcze osiągnięcia za czas, którego żadnego nie mam. Ukończ grę w 8 godzin oraz ukończ grę w 15 godzin. Jeszcze za, nie wiem, czy te czasy były wydłużone. Chyba są takie same jak za czasów patchu 14, co jest troszkę niemiłe, biorąc pod uwagę to, że w patchu 15 gra zajmuje jakoś dwa razy więcej czasu do ukończenia około. Generalnie trzeba się skupić na produkcji części do rakiety i wszystkich rzeczy, które są wymagane do produkcji, a nie zajmować się takimi głupotami jak pociągi i roboty. Ale dobra, dobra, przy okazji to wystrzelenie rakiety daje nam ostatni typ pakietów, to są kosmiczne pakiety naukowe. One służą do tak zwanych badań nieskończonych, czyli na przykład my odblokowaliśmy tylko prędkość robotów technicznych i siła broni automatycznej. To są badania, które możemy badać w nieskończoność, za każdym razem dostawać jakiś tam określony efekt. Oczywiście koszty tych badań się skalują, z każdym razem będą coraz droższe, więc nie są aż takie w nieskończenie. Ale tak. I to generalnie daje nam powód, żeby produkować pakiety naukowe w nieskończoność. Okej, dobra, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Okej, dobra. To byłoby na razie tyle, jeżeli chodzi o leniwego skurczybyka. Mogę zrobić jeszcze jeden odcinek, w którym powiedzmy zbadamy sobie bombę atomową. Coś jeszcze wymagane. A, uzbrojenie 4. I pójdziemy znukować parę obcych. Albo jeszcze porobić jakieś inne fajne rzeczy, które chcielibyście zobaczyć w grze. Ale generalnie nic więcej tutaj już zbyt ciekawego nie mam do roboty. Planuję rozpocząć, a przynajmniej grać na serwerze multiplayerowym i robić streamy z tego. Nie mam jeszcze ogarniętego w ogóle, jak stawiać serwer oraz jak grać z ludźmi w multiplayerze, więc zanim to ogarnę, to minie trochę czasu, ale na pewno będą jakieś ogłoszenia z tym związane. A poza tym właśnie dzisiaj wyjeżdżam na wakacje, więc nie będzie filmów przez około 2 tygodnie. Będę wrzucał tylko nagrania ze streamu z Portal Knights. W sumie trochę niezbyt ciekawe, bo przez większość czasu z taką mi po prostu farmiliśmy surowce. Ale na razie tyle się będzie działo tylko na kanale. Dalej rzeczy będę robił, jak już wrócę z wakacji. A co będę robił? Zobaczymy jeszcze. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!